No i w końcu po prawie rocznej przerwie od jakichś takich dłuższych i dalszych wyjazdów w końcu wróciliśmy w trasę. Tym razem postanowiliśmy odwiedzić Karpacz i mimo, że mieszkamy w tym miejscu, tak, czyli w Karpaczu, to będziemy zwiedzać różne ciekawe miejsca na terenie województwa, w którym jesteśmy, czyli oczywiście Dolnego Śląsku. Dzisiaj w planie mamy Jelenią Górę. Co prawda aktualnie dosyć mocno pada, ale jak patrzyłem, to za jakąś godzinę, dwie powinno się polepszyć, także myślę, że jakoś uda się ten dzień sensownie spędzić. Pochodzimy sobie po mieście, a potem podjedziemy do takiego miejsca dosyć mocno znanego. I jak Wam powiem, że tym miejscem jakiś czas temu interesował się sam Tom Cruise, no to myślę, że już wiecie, o co chodzi. Także myślę, że dzień zapowiada się jak najbardziej fajnie, o ile tylko ta pogoda się polepszy. Spacer po uliczkach Jeleniej Góry zakończyliśmy na rynku. Mieliśmy takie szczęście, że trafiliśmy na kameralną wystawę starych samochodów oraz zlot fanów, że tak powiem, mocno klasycznych jednośladowców. Tutaj w Jeleniej Górze za nami. Teraz idziemy do samochodu i ruszamy w okolice jeziora Pilchowickiego, gdzie czeka na nas kilka fajnych rzeczy. Najważniejsze, że się wypogodziło, już nie pada, jest dosyć ładnie i przejrzyście, także będzie ok. No już dotarliśmy pod jezioro Pilchowickie. Przed chwilą widzieliście ten most, który miał być wysadzony na rzecz najnowszej części Mieszyny Posobu. Z tego, co się orientuję, to jakoś to chyba na razie zostało odłożone w czasie, o ile w ogóle do tego dojdzie. Teraz jesteśmy przy zaporze wodnej. Ogólnie jest też taka ciekawostka, jeżeli siedzicie gdzieś tam w temacie gier, tak jak ja, to może kojarzycie taką polską grę, jaką jest Zaginięcie Ethana Cartera. Ogólnie zdjęcia do tej gry były właśnie robione tutaj na terenie Jeleniej Góry.
właśnie przy moście, teraz przy tej zaporze, jeszcze kilka innych mniejszych lokacji też właśnie były wykorzystane do tej gry. Także gorąco Was zachęcam do tego, żeby sobie tam zagrać, no i zobaczyć, jak te miejsca zostały przedstawione w grze. No a teraz możecie sobie na moim filmie zobaczyć, jak one wyglądają w rzeczywistości. Podobało Ci się? Nie. Nie podobało Ci się. Ale przynajmniej mnie Cię zachęciło do tego, żeby zagrać w grę. Może? Może. Może. No to jak widzicie, każdy wyjazd nie wszystkim musi przypaść do gustu, ale w jakiś tam sposób zachęca do innych rzeczy. Także jest to jakiś plus.